Komentarz. Papieżo kubek. Nie wiem, czemu zacząłem z papieżokubkiem, ale jest komentarz. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Gabor, witam was w kolejnym odcinku komentarz. W kolejnym odcinku, gdzie oglądamy sobie się plenie. Ale jedziemy, uznałem, że razem w sumie z Erdzim uznaliśmy, że za dużo z tego Siren Head'a, więc wchodzimy do Slendermana. Kiedyś już był Slenderman, zrobił tam chyba 60k na moim wyświetle, na moim kanale. I to było, że jak spotkasz coś tam, a tutaj nie wchodź do tego lasu o 3 w nocy. Spotka Slendermana w Minecraft. Ja mogę tylko powiedzieć, że u mnie jest godzina 10.12, 21, przepraszam, więc mam nadzieję, że nie spotkam. Przydługa występ, jeszcze zapraszam was od razu do łapkowania i subskrybowania i do Erdziego na kanał i na Instagram. I lecimy! Baranowice. Baranowice. Tu mieszka brat G-Playa. O, brat G-Playa! Super. Jesteś tak sam jak on, tylko że masz blond włosy. G-Play przyjeżdża do niego na imprezę urodzinową. O, urodzinki u brata. Synek G-Playa wchodzi do tajemniczego lasu, przed którym jest napisane: nie wchodź do tego lasu o... 15 sekund. I jak ja słyszę, że... nie wchodź do tego lasu o 3 w nocy. Jedynym usprawiedliwieniem, jakie jestem w stanie teraz przyjąć, to jest to, że dzieciak nie umie czytać. A jak dzieciak umie czytać, to ten film stara się być coraz mniej poważny. Jo, siemano, z tej strony G-Play. A żonka? Nie ma żonki, chyba że to jest żonka. Jest taka wieczorowa, widzicie, już jest dosyć późno, ale on czy to nie jest to same miasto, które Siren Head'y wybuchły przypadkiem? Czemu ty wysadzasz? Co jest z tobą nie tak? O, G-Playka! O, G-Playka, się kupić jeszcze jakiś prezent? Jakiś sklep był otwarty jeszcze? Tak, był otwarty. Nóż bojowy! Słaba oryginalność. Zostałem na urodziny nóż. Pozdrawiam gorąco z tego miejsca Tutrela, który mi ten nóż zakupił. Słabo G-Playka z oryginalnością, ale no i tak szacun za pomysł. Ten taki scyzorek, który... zawsze pragnął mieć. Scyzoryk. Ty versus gość, o którego się nie musisz martwić. No patrzcie, jak się cieszę, mają takie uśmiechy, ten temu to nawet Ray uwaliło gdzieś. Wow, jaka impreza! Ja mam jedzenia pełno wszystkiego. Ej, chwila, tu jest jakaś tabliczka. Nie, nie schodź. No to nie schodź, czy nie? Da się schodzić do lasu, to las by musiał być chyba poziom niżej. Nie schodź powinno być chyba do tego lasu w nocy. Nie schodź do tego... Budowałeś tą mapę! Bawić jest dla was specjalnym... ale głośno na tych urodzinach. To jest... creepy. Ja na przykład bałbym się być na urodzinach, na których każdy ma na mnie wzrok. Bo każdy jest custom NPC-em. Patrzcie, cud mamy miód. Hamburgerki, wszystko. Chyba, że ktoś sobie zamówił osobnego hamburgerka, bo jest jeden hamburger na tyle osób. Kurczę, maneczko, co tam wszystkiego? Tak, na starcie poryju sobie dali. To jest dobre rodzeństwo. Mam tu dla ciebie prezent, słuchaj, taki. Wiem, że o tym marzyłeś, tu G-Playka specjalnie wyhaczyła go w sklepie. Powitajcie mojego brata G-Playa. Jak, podoba wam się, że jest komentarz? O, no właśnie, no podoba wam się, że jest komentarz? Wow. 100 lat, niech żyje, żyje nam. A kto? Mój brat, dawaj, zdmuchaj świeczki, tylko pomyśl ale jakieś w ogóle marzenie. Zaczynacie, jak jeszcze wszyscy nie są. Żona sobie poszła do kibla, a wy zaczynacie w ogóle 100 lat śpiewać. To chyba tak się nie robi. Jak? Nie! Uwaga, jak będziecie myśleć życzenie, na końcu sprzedajcie bułę w tort, żeby na pewno świeczki się zdmuchnęły. Wyrosłeś G-Playek normalnie, chwila. Tak jak... co się dzieje? Ktoś tam jest, ktoś tam stoi, kurczę, jakiś człowiek bez twarzy normalnie w tych szachach. Ja uciekam, bracie, ja na razie... ja uciekam, bracie, to na razie. Albo mi się wydawało, albo tam albo stał... zacznij szeptać. Slenderman. Slenderman. Tak, albo mi się wydawało, albo tam Slenderman stał. Słyszałem tutaj... no siema, synku, dzieci. Co się dzieje? Co się dzieje, synku? No masakra jest, chodź, chodź, tato, chodź. Co się stało? Stał, wiesz co? Byłem normalnie, bawiliśmy się, słuchaj, razem z Jankiem i z małą... to Janek, to jest Janek, jest mała G-Playka, jest G-Playek, jest Janek, okej. Okay. Zauważyliśmy takie dziwne kartki i zaczęliśmy je zbierać, nie? No, no i wiem, rysunki to są. Rysunki, okej, okay, czyli kartki. Rysunki. Synku, czemu się nie posłuchałeś? Przecież tu jest jasno napisane, żeby nie wchodzić do tego... nie schodzić, debil! Ilu jest napisane, no, okej. Okay. Czemu tam no, wszedłeś, co? No bo tutaj jest nie schodź, a nie nie wchodź i... no o właśnie! I co teraz? I co? Co zrobisz? I co zrobisz? Wydawało mi się, że widziałem pewną postać. Starego pijanego wracającego ze sklepu po mleko. Idę się rozejrzeć i idę poszukać Janka i inne no dzieci, właśnie, tak? Właśnie, bo jeszcze on poszedł z innymi dziećmi, tak? Dzieciami, z innymi dzieckami od razu. Zostańcie tutaj. Popatrzyłem się na jego twarz, a ogólnie legenda mówi, że jak się popatrzy właśnie na Slendermana, to on...
Ja się mogę pochwalić tylko, że oglądałem 4 dni temu właśnie film Slenderman, na Netflixie jest. Film jest do dupy. Ale tu mamy właśnie... Ale patrzcie, niby bawili się o tym przy lesie, przy którym nie ma tabliczki, bo myśleli, że tam jest skarb. Widzieli rysunki i co, Janek sobie tak po prostu poszedł się pobawić, nie zbierając tych rysunków po drodze? Tak, śmierdzi mi to kupą, okej? Następny rysunek. Dobra, mam kolejną kartkę, ale co... O, ty wrzeć, czy to było cięcie? Rysunek. Dobra, mam kolejny... Tak, to było cięcie! I prawie bym się nie zorientował. O kurczę, ja nie mogę, Slenderman! O nie, co ty chcesz? Zlagowany. Gdzie jest mój synek? Gdzie jest mój synek? Chłop jest równie zdziwiony, co ty. Porwałem twojego synka, teraz musisz znaleźć... Co to za muzyka w tle jakiś country? To kartki w całym mieście, chcesz, bo odzyskać. Co to za muzyka? Zostaw mnie, zostaw mnie, kurczę. Dwie pominąłeś. Idzie tutaj. To jest Enderman, to znowu jest Enderman. Gratulacje, użytkowniku. Czasu, dobra, tutaj go nie ma, poszukam go gdzieś indziej, tylko idę. Wszystkie kartki, bo powiedział, że jeśli... I co to jest? Kim ty jesteś, halo? Co to... Co to za wróżka? Jakąś, kim ty jesteś? Tak. Bo nie może być dwóch aktorów głosowych teraz. Czy było coś typu wróżka? Jest faktycznie! Serio? Nie. W opisie, na który Gabor tylko spojrzał, jest napisane, że wróżki mają kilka podobieństw do Slendermana i są z nim kojarzone. Gnębił do końca twoich dni. No co ty robisz, mi nie powiesz, co? Słuchaj. Właśnie kurczę się przed nim schowałem. Gdzie idziemy? Gdzie ty mnie prowadzisz, co? Chodź za mną do naszego miasta wróżek. To jest taki las, który okay. Jest zaczarowany sobie. To są różne... To stworzenia. Jest ten 100-milowy las. To jest na 100% 100-milowy las. Na 100%. To jest nasze miasto. O. Ale wszystko jest blisko siebie. Chciałam powiedzieć, że po prostu ten Slenderman już od dłuższego czasu tutaj grasuje i bardzo zajebiste nas miasto. Nawiedza, rozumiesz? No, smerfastycznie! Jakiś motyw. Słuchaj, siedziba ja Slendermana. Chciałam ci takie prezenty ode mnie. Chciałbyś nam pomóc bo i pokonać tego Slendermana? No pewnie, kurczę. O, jakaś zupka? Co to za zupka? Słuchaj, to jest zupka, którą my tutaj produkujemy i masz te skrzydełka od nas. Porwano wam syna. Przerażająca postać. Wróżkę próbuję wam pomóc, dając wam zupę. To jest jego siedziba, tylko uważaj na niego, dobra? I pokonaj go, dasz sobie chłop, radę. Co robi? Dobra, to ja tutaj muszę przelecieć. Wingardium Leviosa, Elytra na sterydach. Okej, okay, słuchajcie, wróżka powiedziała, że tutaj jest baza Slendermana, dlatego najprawdopodobniej tutaj będziemy musieli go odnaleźć. Mam nadzieję, że on gdzieś tutaj jest. Ja też mam nadzieję, bo już chcę skończyć ten odcinek, bo już mnie boli łeb. Synku, halo, tego nie widzę. Gdzie jesteś? O, słychać synka, w skrzynce sprawdź. Słyszę cię. Tak, słyszę. Jest synek. Janek, który ma głos G-playa, znaczy G-playka. No tego dzieciaka jego. Co ci się stało? Mały Slenderman cię tutaj uwięził? Ja bym go posądził trochę o pedofilię, jeżeli znalazłeś go w takim trochę stanie dosyć niepełnego ubioru i ze ślinotokiem w ustach. Skrzydła, dał swoje skrzydła, poświęcił się. Wiesz co, na razie musimy uciekać. Nie powie, że on skoczy. Latać tymi skrzydełkami, spróbuj polecieć. Musimy lecieć, słuchaj, z powrotem do miasta. Okej. Shrek wyszedł przez okno. Nie mówcie mi, że nie. Z powrotem do miasta. Okej. Shrek wyszedł przez okno. Ci co robią? Tak naprawdę wymyślić jakiś plan, jak pokonać tego Slendermana. Piękne. Slendermana w takiej odsłonie jeszcze nie było. Obiecane. Dobra, synku, także... Kolejne cięcie. Obiecałeś to wrócę, dolecieliście. Wszystko się jara. Widzę już to miejsce, gdzie tutaj mój brat mieszka, ale zobacz, co tu się stało. A te NPC-ty ciągle imprezują, ciągle stoją w tych samych pozycjach. Ludzie, ratujcie się, uciekajcie stąd, bo tutaj ratuje Slenderman. Straszna... Oni się wszyscy ciągle na ciebie patrzą. Widziałem straszne dzieje? Rzeczy. Co się dzieje? Bracie, No, idealny organizator. Spłonęła mu prawie cały dom, całe pole. Goście stoją w ogniu, a on wychodzi dopiero z domu. I co się dzieje? Piękne. Mam taką tajną kryjówkę, gdzie trzymam swoje najlepsze sprzęty, jakich możesz zamawiać. Żebym ci zaraz najlepszego sprzętu nie pokazał przypadkiem. Taki, nie widziałeś, bo by było przypał. No to kurczę, lecę, słuchaj. Ja tu potrafię jeszcze szybciej latać, ponieważ mam skrzydełka, słuchaj. Dobra, ja biorę tą. Wow, zbroja z łusek smoka. Okej, okay. Zawsze mnie zadziwiają te randomowe przedmioty z randomowych modów z randomowymi zbrojami. Słuchaj, bo mi się... Niebieski, słuchaj, jest fajny. Ice Dragon Bone. Mroźnej kości smoka miecz. Ogólnie walczyłeś z nim, jak tutaj siał spustoszenie na twoich urodzinach, czy wszyscy uciekli i się chowali przed Nikt nim? Nie uciekł, wszyscy stali w miejscu, jak byli. Ja dopiero usłyszałem, jak... Poszedłem do twojej żony do łazienki. Prawo, może się rozłączymy, co? Ja pójdę rozłączymy się.
Słuchajcie, tracę połączenie, rozłączam się. I go pokonać. To było pole z klatką Siren Head'a, pamiętacie? Mam nadzieję, że tego kościoła. I z kościół? Obserwować. O! Patrzcie, widzę go tam. Widzę go tam. Ej ty! Kurczę, cwaniaku jeden. To. Mikrofon odłączyłem. Jezu, nie wiem od kiedy mikrofon padł. O Jezus, dobra, to nie wiem. Cofniemy zapobiegawczo RG. Tu gdzieś mniej więcej urwało mikro, więc odtąd po prostu pociągnąłem przypadkiem za kabel. Patrzcie, jest Slender! Tam. Ej ty! Kurczę, cwaniaku jest! Ten efektywny teleport 5 metrów do przodu. To mniej więcej wygląda tak. A, tam jesteś, z Luigi Playu! Efektownie, teleport. Więcej tak to wygląda. Złapię, ej, przestań! Chłopcom podpala kamienie, to gratulacje. Kamień z pewnością jest łatwo palny. Mam niesamowity miecz, który potrafi O nie, ja uciekłem. Mam niesamowity miecz! Zbroję z łusek smoka, ale o nie, uciekam. Potrzebuję około 10 kartek, rozumiem? Gdybym powiedział, że mam, co? Typowa rozmowa z mordercą. Nie możesz mi nic zrobić, póki nie zbierzesz 10 kartek. A hipotetycznie, jeżeli bym zebrał 10 kartek, to co mógłbym zrobić? Jest to piękna rozmowa super strasznego stwora z typowym człowiekiem. Piękne. Co się stało? Co tu się odwaliło? To oddawaj moje kartki, rozumiesz? Co? A widzieliście to? Kurczę, Slenderman! Ej, o nie, on się przeteleportował! Ja myślałem, że... Co to się odwaliło? Zginąłeś, cwaniaku jeden! Co to się odwaliło, przepraszam bardzo? Czekajcie! Chłop go podpalił, znaczy wszedł w ogień, ten sobie użył perły z sufitu, znaczy z tego... Zszedł, okej. Nagle umiera, au. Ten się dziwi, muzyka się zmienia. Nagle Slenderman się pokazuje obok. Ej, o nie, on się przeteleportował. Ja myślałem, a jest że już, jest zabijable już. Nie mogę. Zginąłem. Ja nigdy normalnie nie ginę. To była taka zmyłka była. To była taka słuchaj, zmyłka. Zmyłka, Boże. Chłop jak szpieg w Team Fortressie. No jeden do jeden z tym zegarkiem, który powoduje, że jak ktoś się trafi, to upuszcza zwłoki. A tak naprawdę żyjesz na niewidzialności. Boże, to jest jeden do jeden spy z Team Fortressa. Nie mogę ci dać nawet 12 i co? Zostawisz mnie i moją rodzinę całą i zdrową, czy nie? A dostałeś Ambrozję, nic z tą Ambrozją nie robisz. Pokaż, 12 masz kartek. Zastanowię ci, powiem ci tak. Nie, normalnie, teraz to już po tobie, słuchaj. Aha, czyli cały mechanizm zbierania kartek został opluty, mam rozumieć. Przez to, że Slender sobie nagle mówi, w ogóle Slender mówi, zacznijmy od tego. Haha, jednak nie. Doigrałeś się, o nie. Zostałeś zamrożony teraz, rozumiesz? Mam miecz, dzięki któremu mogę cię zamrozić, uciekam, kurczę. Uciekam, nie masz szans. Szybko, tak jesteś po kozak? Ziomeczku. Ziomeczków do rodziny Slendermanów. Piękne po prostu. Nie wiem, teleportuj się, masz możliwość teleportacji. A jakich ty nie masz kolegów, słuchaj, nie. Okej, dobra, to po nikt cię nie lubi, rozumiesz? Nikt cię nie lubi, jesteś samotnym Slendermanem. O kur... Ale w smutnym momencie umarł. Umarł jak ktoś mu mówił, że nikt go nie lubi w ogóle. Kurczę, albo się znowu przeteleportował, albo go pokonałem. Mam nadzieję, że to drugie, słuchajcie, i że już nie będzie tutaj siał spustoszenia, ale mimo wszystko... Ale nie siał spustoszenia, tylko porwał ci syna, którego znalazłeś kilka zabieram potem. W tym momencie, ja lecę po moją rodzinę... I odleciał na swoim rumaku w stronę zachodzącego księżyca. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam standardowo do kanału twórcy w opisie, jak i do filmu komentowanego. Dodatkowo zapraszam do RG'ego na Instagrama oraz na jego kanał na YouTubie, do subskrybowania mojego kanału oraz na mojego Discorda. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do następnego, czociki. Cześć.